Chwała Panu. Bardzo się cieszę, kochani, że jestem wśród Was. Dlatego też, że przez prawie 2 miesiące w lecie nie było mnie tutaj. I chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, co spowodowało tą moją nieobecność i o tym, jaki Pan jest cudowny. Był to poniedziałek, 26 czerwca. Pojechaliśmy z mężem do Cieszyna pozałatwiać różne sprawy. I gdy już wszystko mieliśmy załatwione, mieliśmy wracać. Mąż jeszcze wstąpił do sklepu, a ja poszłam już na parking. I tak się śpieszyłam, że poszłam na skróty na tym parkingu i nie zauważyłam, że tam wystawał taki betonowy krawężnik i potknęłam się mocno i upadłam. Jeszcze w rękach miałam, w obydwu rękach miałam zakupy i nie można się było obronić. I spadłam na tą prawą rękę i poczułam silny ból. Od razu pomyślałam, chyba się złamała, bo nie mogłam nawet nią ruszyć. Nie mogłam stać, ale na szczęście jakaś miła pani podeszła i pomogła mi się pozbierać. Tam była w pobliżu ławka. Posadziła mnie na tej ławce, pozbierała wszystkie moje rzeczy. I chciała od razu dzwonić na pogotowie. Ja mówię, niech pani zaczeka, bo mój mąż za chwilę tu będzie i nie wiedziałby, co się ze mną stało. Więc poczekałyśmy, za chwilę mąż przyszedł. No i zadzwonili na pogotowie. Pogotowie szybko przyjechało, bo to było niedaleko. Ratownicy medyczni od razu się mną zajęli. Unieruchomili mi rękę, bo miałam tu złamaną kość przedramienia. Dostałam zastrzyk przeciwbólowy. Spisali wszystkie potrzebne rzeczy i pojechaliśmy na szpitalny oddział ratunkowy. Tam też od razu się mną zajęto. Zrobili mi rentgen. I pierwsze słowa, jakie usłyszałam od doktora, to były: ale się pani urządziła. No to już wiedziałam, że to coś poważnego. I okazało się, że jest to złamanie w 3 miejscach. Kość się złamała. Złamanie wieloodłamkowe i z przemieszczeniem. Lekarz powiedział, no nie ma innej rady, tylko trzeba to będzie poskładać operacyjnie. Byłam bardzo przestraszona. Ale cóż, pytała się, czy się zgadzam. No, co zrobię? Musiałam się zgodzić. Odwieźli mnie na oddział ortopedyczny. No i tam się okazało, że już w tym dniu dzisiejszym nie mogą mnie wziąć na zabieg, bo aż do godziny 18 jest sala zajęta. A we wtorek nie będzie anestezjologa. No więc zawisłam w próżni. Nie wiedziałam, co dalej. No i w poniedziałek, jeszcze wieczorem, pan ordynator przyszedł i mówi tak. Wie pani co, niech pani w nocy postara się leżeć tak na siedząco spać. A w ciągu dnia jak najwięcej chodzić, siedzieć, żeby ta ręka była w pozycji pionowej, żeby ten gips ściągał te kości w dół. No to spróbowałam. No i oczywiście było to trudne, ale cóż było robić. We wtorek przyjechał mąż i mówię mu, idź, poproś w zborze
o modlitwę, żebym to jakoś przeżyła, że może nie będzie trzeba tej operacji i byście się tu za mnie modlili. I bardzo wam dziękuję za te modlitwy. Jestem wam ogromnie wdzięczna. Bo nie wiecie nawet, jak to poskutkowało. W środę rano przyszedł pan ordynator i mówi tak. Będzie pani miała jeszcze jeden rentgen i ja potem zadecyduję, co zrobić dalej. No już troszeczkę nadziei do serca mi wstąpiło, że może nie będą mnie kroić. Ale rentgen był dopiero o 11:00. Tak długo czekałam. W końcu jeszcze ta pani przy tym rentgenie mi mówi, no nieciekawie to wygląda. No myślałam sobie, co będzie, to będzie. Ale byłam zdziwiona, że nic mnie nie przygotowali do operacji. Rano dostałam śniadanie, nie robiono mi żadnych badań. Było to dziwne. I potem po godzinie, po tym rentgenie, przyszedł pan ordynator do mnie na salę i mówi, wie pani co, ma pani już też swoje lata, nie chce pani sprawiać dodatkowego bólu, zostawimy to tak. Mam nadzieję, że jakoś się to zrośnie. No, bo nie powiem, że nie byłam szczęśliwa, ale też i miałam pewne obawy, co będzie z tą ręką, czy ona będzie sprawna. Ale byłam tak szczęśliwa, że idę do domu, jeszcze mi powiedział, a proszę się patrzeć pod nogi. No i pojechałam do domu. Po 10 dniach miałam się zgłosić do kontroli na ten, tam na, do przychodni przyszpitalnej, ortopedycznej. No i tam pojechałam po 10 dniach, znowu zdjęcie. Pan doktor mówi, no jest to bardzo ciężkie złamanie. Zobaczymy, jak to będzie dalej postępować. Pokazał mi to na monitorze. Wiecie, jak to zobaczyłam, to już całkiem straciłam nadzieję, że to jakkolwiek się zrośnie. To były takie, sterczały te kości we wszystkie strony. Kazał mi znowu za 2 tygodnie przyjechać. Przyjechałam po 2 tygodniach. Znowu rentgen. Patrzy, mówi, no troszeczkę jakby się to zbliżyło do siebie. Ja się patrzę, ale nic nie widziałam, żeby się to zbliżyło. Może ja się na tym nie znałam. No i pan doktor zadecydował, że przy takim złamaniu muszę być w gipsie przez 8 tygodni. To był wyrok straszny. Wiecie, ja z powodu tego gipsu nie mogłam się odpowiednio ubrać, nie mogłam przyjść do zboru. Już tak tęskniłam za wami. Dziękuję tym, którzy mnie odwiedzali, bo to naprawdę był taki promyczek słońca. Mogłam chociaż kawałeczek zboru zobaczyć. I tak przez tych 8 tygodni musiałam czekać. Pan uczył mnie cierpliwości. Mówił do mnie. I tak oczekiwałam z taką nadzieją na to, co będzie. I po 8 tygodniach poszłam do tej przychodni. Zdjęto mi gips i znowu na rentgen. I przyszłam z powrotem tam do doktora. No i pan doktor szukał w komputerze tego mojego zdjęcia, bo to wszystko jest przesyłane. No i jak znalazł, ja już się nie patrzyłam, tylko siedziałam na krześle obok i patrzyłam na tego doktora. A on tak nic nie mówił i tak się patrzy i patrzy i potem zaczął tak kręcić głową. Myślę, co się stało. I mówi, niech tu pani przyjdzie. No to przyszłam. I wiecie, co mi pokazał? Ta kość była całkiem
równo zrośnięta. Równiutko. Tu były tylko takie trzy kreseczki, tak jakby to ktoś skleił i cała ta kość była obrośnięta taką masą kostną, taką tkanką kostną. Naprawdę nie mogłam w to uwierzyć. A on mówi, wie pani co, w tym wieku takie złamanie to się nie zdarza. Ale mi się zdarzyło. Bo Pan jest cudowny. Pan jest dobry. I dzisiaj jak żeśmy tu śpiewali, On leczy nasze serca złamane, to mi się zaraz przypomniało, ale ręce też. Chwała Panu. I wiecie, jak przyszłam do zboru, byłam tak szczęśliwa. Akurat był brat Abraham. I no ale nie mogłam tej ręki podnieść do góry, bo mnie jeszcze bolała. Mogłam tylko lewą podnosić. Ale teraz mogę już podnosić prawą. I wiecie, ta ręka tak się dobrze... Nie byłam nawet na tym, na rehabilitacji. I ta ręka z dnia na dzień jest lepsza. Już potrafię prawie, że wszystkie prace wykonywać. No oczywiście jakichś ciężkich robót nie mogę, ale... A wiecie, ta ręka była cała sina i spuchnięta. Nie wierzyłam, że to może jeszcze być z tego jakiś pożytek. Ale Pan jest taki cudowny i chwała Mu za to. Dzięki Ci, Jezu. Amen.